jeleń z Rusinowej Polany stracił życie. Protest z przepychankami. Policja! Dzień Niepodległości na różne sposoby. Majowe granie okazją do wspomnień i muzycznej uczty. Kandydaci na burmistrza Zakopanego starli się w debacie zorganizowanej przez Tygodnik Podhalański. Hej, wybory, wybory, to jest mocna sprawa. Hej, będziemy wybierać, na swoich głosować. Był niezwykłym zjawiskiem. Spacerował na Rusinowej Polanie, dając się podziwiać i fotografować zachwyconym turystom. Kiedy wyłonił się z lasu, to było na Rusinowej Polanie właśnie tam, gdzie on przebywał i najwięcej go ludzi prawdopodobnie tam spotykało, z tego co wiem, to myślałem, że to będzie ciekawa okazja do zrobienia jakiegoś takiego zdjęcia temu zwierzęciu. Natomiast nie spodziewałem się, że zupełnie to zwierzę będzie zachowało tak jak oswojony, można powiedzieć, kot. Człowiek, który tam miał telefon komórkowy, robił pierwsze zdjęcia temu jeleniowi telefonem komórkowym, później sobie z tym jeleniem zrobił selfie. Także to absolutnie, że tak powiem, ciekawe przeżycie i doświadczenie, jak na łono natury i dzikie zwierzę, to naprawdę coś niezwykłego. Był bardzo ufny, miał piękne poroże. To ono prawdopodobnie stało się przyczyną jego zguby. 29 października Tatrzański Park Narodowy, a konkretnie komendant Straży Parku, powiadomił policjantów w Bukowinie Tatrzańskiej, że zostało skusowane zwierzę, jeleń, konkretnie byk. To zwierzę z odciętą głową, czyli to, co pozostało po tym zwierzęciu, zostało zabezpieczone do dalszych badań. Ciało jelenia znaleziono w okolicach Zazadniej. Wiele z niego nie zostało, znaleźliśmy tylko jakieś fragmenty, szczępy. Podejrzewamy, że to właśnie z tego jelenia jest, z tego względu, że już go nie ma tam, gdzie był. Ale nie mamy żadnej kuli, nie mamy żadnego innego grotu z kuszy czy z czegokolwiek, nie mamy żadnego wnyka. Mamy tam jakieś poszczególne małe fragmenty i w chwili obecnej cały czas z funkcjonariuszami policji, z komisariatu policji w Bukowinie prowadzimy czynności w tej sprawie. Fiakrzy z Palenicy Białczańskiej w niedzielę spodziewali się utrudnień na drodze do Morskiego Oka. Nie wierzyli jednak, że dojdzie do najgorszego. Oni se mogą demonstrować, a ja sam mam prawo jeździć, bo to jest moja praca. Wie pani, to przecież by było nielogiczne, jakby oni mi zatrzymywali konia, albo mnie atakowali, bo ja im nic nie robiłem. Gdzie jest demokracja? Fundacja Viva, która w tym dniu zorganizowała protest, twierdzi, że ekspertyza wykonana przez hipologa z Katedry Użytkowania Koni na Uniwersytecie w Lublinie jest błędna. Ich zdaniem wóz, który ciągną konie, jest o tonę za ciężki. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania przeciążania koni ładunkiem ponad ich siły. W związku z tym my jesteśmy tutaj, żeby nie dopuścić do popełnienia przestępstwa. Za chwileczkę usiądziemy na ziemi. To będzie pokojowy protest. Ale nie przepuścimy ani jednego zaprzęgu konnego. Turyści pokonujący pieszo dystans do Morskiego Oka byli nagradzani oklaskami. Jednak mimo rosnącego napięcia i zdeterminowanej postawy obrońców zwierząt, nie zabrakło chętnych na jazdę wozem. Ci ludzie też bardzo uczciwie pracują, przecież tak jak ja widzę te konie, on chciał, żeby wszystkie konie w Polsce były tak utrzymane jak te konie tutaj. One są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. My przecież też umieramy. Ja mogę umrzeć jutro na zawał serca. W każdej chwili, mimo że jestem zdrowy, mimo że dzisiaj planuję zrobić dosyć dużą wycieczkę. A jakie to jest wydarzenie, że koń kilka kilometrów pojedzie z ludźmi? Z normalną bryczką, gdzie na wsi dużo ciężej pracuje. To jest trening dla nich. To jest normalna zabawa, przygoda, a nie dla ludzi, którzy się oderwali od świata, jakieś bzdury pokazywać dla publiczności. Podczas kiedy wozy zapełniały się turystami, na drodze trwały słowne przepychanki. Obie strony używały różnych argumentów. Nie było mowy o choćby najmniejszym porozumieniu. Fiakrów wspierali ziomkowie z transparentami. Nie jesteście u siebie!
My jesteśmy góralami rodowici, z krwi i kości. Jesteśmy u siebie. Jesteśmy na ziemi naszych przodków. Kwestionuje pan to, że to jest park narodowy, który jest własnością narodu? No, pan jest narodem, to proszę, niech się naród wypowie. No to się wypowiedział. 926 kg konie ciągną za dużo w przypadku najlżejszego zwozu. Górale postanowili sforsować blokadę. Doszło do przepychanek i bijatyki. Na drodze pojawiły się osoby niezwiązane z żadną ze stron. To one wszczynały bójki. Jedna z osób protestujących została ranna. Wezwano karetkę. Dopiero wtedy pojawiła się policja, która odgrodziła obie grupy. Funkcjonariusze przyznali, że protest przyjął zaskakującą formę. Miało to być pokojowo, miał być taki przemarsz na trasie z Paleńcy Białczeńskiej do Morskiego Oka i z powrotem. Zdaniem policji i sekretarza gminy Bukowina Tatrzeńska, która wydała zgodę na protest, jego uczestnicy naruszyli prawo, blokując drogę powiatową. Oficjalnie prowadzimy w chwili obecnej 3 postępowania w tej sprawie. Pierwsze dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej jednego z uczestników pikiety, przedstawiciela ochrony zwierząt. Druga sprawa dotyczy kradzieży karty pamięci z aparatu fotograficznego jednego właśnie z uczestników, który nie wiadomo w jakich to okolicznościach ta karta została ukradziona, stracona. A trzecia sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, który interweniował, rozdzielając zwaśnione strony konfliktu. Najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym skierujemy do sądu w sprawach wykroczenia odpowiedni wniosek wobec osób, które blokowały jezdnię po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane, uznane za nielegalne. Protestujący zdecydowali się na opuszczenie tego miejsca po tym, jak zostali pouczeni przez komendanta i dowódcę zabezpieczenia, że to, co robią w danej chwili, jest nielegalne i grożą mi za to określone konsekwencje. Stąd ich prośba o odprowadzenie ich bezpiecznie do swoich pojazdów. Tak też policjanci uczynili i koło godziny 11-12 już w drodze do Morskiego Oka panował spokój. Na szczęście zwierzęta nie poddały się ludzkim emocjom. To one z podniesioną głową, nie czyniąc nikomu szkody, przeszły przez blokadę, by jak co dzień pokonać trasę do Morskiego Oka. Święto Niepodległości obchodzono w Zakopanem w różny sposób. Śpiewano pieśni, gromadzono się w miejscach pamięci narodowych. 150 Zakopieńczyków wzięło udział w biegu ulicami miasta. Na bieg Niepodległości składają się tak naprawdę 4 biegi. Bieg główny na 10 km, to jest trasa wymierzona, testowana, biegnąca głównymi ulicami miasta po idealnie równych jak stół ulicach. Oprócz tego imprezy towarzyszące mamy, czyli bieg Nordic Walking na 5 km i bieg na 5 km dla tych, którzy jeszcze się nie czują biegać na dziesiątkę i o godzinie 9.30 mamy pierwszy integracyjny bieg dla osób niepełnosprawnych. Start w biegu sprawił olbrzymią radość dzieciom z fundacji Integracja przez Sport. Startuję w tym biegu dlatego, że lubię biegać i przygotowywałem się o tym jeszcze nieświadomie w zabawie policjanci i złodzieje. W zawodach wystartowali biegacze w wieku od 5 do 70 lat. Wybrałem 5 km, to jest taki bezpieczny dystans, żeby za długo nie czekali na mnie sędziowie. Zwycięzcą najdłuższego etapu został zawodnik z Ukrainy. No ja dowiedziałem się o tym starcie i wyruszyłem sobie przyjechać, tому що це дуже гарне місто, Закопане, я вперше тут, мені дуже тут подобається, гори. Дуже гарно. Організатори підкреслили, що звичайством є кожен, хто укінчив біг. Дуже добре się biegło. Раз був вітер в плечі, раз в przód. Ale generalnie nie było źle. Dla każdego takie same warunki. Super atmosfera. Śpiewanie hymnu na starcie. Pierwszy raz była na takim biegu. Bardzo pozytywne emocje. Żył szybko i intensywnie. Żył dla ludzi, nigdy obok nich. Porwała go lawina, kiedy niósł im pomoc. W Kościelisku po raz 13 wspominano Marka Maję Łabunowicza. Całe te spotkania nie są tylko dlatego, że to był człowiek genialny grający, tylko to był człowiek, jako człowiek dla drugiego człowieka człowiekiem, prawda? Że potrafił pomagać, że potrafił wspierać, że udzielał się i ratował innych. No i też tak odszedł, prawda? Ratując. Nauczycielem, uczył mnie grać na skrzypcach.
niestety krótko, bo właśnie przerwała to jego śmierć, ale był dla mnie osobą bardzo ważną, ponieważ dał mi nadzieję na to, że będę grać. Na tradycyjnym koncercie w Domu Ludowym wystąpili przyjaciele muzyka: Piotr Majerczyk, Hania Rybka, zespół Bratanki, Zornica i Poloniorze. Marek wokół siebie gromadził ludzi fajnych, ludzi z pasją, bo on taki był. Dawał nam dużo radości, dawał takiej, jednoczył wszystkich nas i już nie pierwszy raz jestem na tym spotkaniu i dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność być znowu tutaj. Koncertom towarzyszyła wystawa fotograficzna, dokumentująca trwające już ponad 24 lata polsko-słowackie spotkania na Grzesiu. Maja był bohaterem niejednej anegdoty. No gorsze takie zdarzenie, co chłopie przy normalnie po górasku już tam złać, no bo nie byle tu klon do kamery, ale to było, jak my grali wesele. A na drugi dzień w niedzielę pojechał na Grzesia grać z Polaniorzami. No i tak se po prostu dojrze, nie wiem, 2 godziny nie spał, a resztę pojechał na tego Grzesia. Tam się, jak to się go do pogłasku, się troszkę łopił i w krzokach zasnął. No ale żeby zdążył na wesele, to udał, że zesłop. No i bo po tego to po prostu go zjeździ karę tym helikopterem tu na wesele grać. W czasie koncertu zbierano fundusze na działalność Fundacji Majowe Granie. W swojej działalności staramy się położyć nacisk na to, żeby dzieci posiadały różne umiejętności. Są to umiejętności malarstwa na szkle, szydełkowania. Ostatnimi czasy wyszywamy gorsety koralikami, czyli taki starodawny sposób po prostu ozdabiania ubrań góralskich. Prowadzimy również klub Malucha. Wszystkie zajęcia organizowane przez fundację są bezpłatne. Z 5 kandydatów na zakopiańskiego burmistrza na debatę w kinie Giewont stawiło się tylko 4. Pan Jerzy Zaorko powiedział, że mu nie odpowiada taka konwencja, takiego show. Wolałby rozmawiać poważnie. No ale przekonywałem go, żeby przyszedł. Nie przyszedł, być może, że wpadnie, może zmieni zdanie w międzyczasie. Pozdrawiamy go w każdym razie bardzo serdecznie. Po raz pierwszy na scenie samorządowej pojawił się 27-letni Łukasz Filipowicz. Krótki quiz wykazał, że kandydaci uważają się za osoby szczęśliwe i kochające rodzinę. U 2 kandydatów odkrył luki w pamięci. 8. Ostatnio skłamałem. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek kłamał. Dziękuję bardzo. Panie Łukaszu. Numer 5. Największa pomyłka w moim życiu. Nie przypominam sobie. Kandydaci próbowali przeciągnąć przeciwników na swoją stronę. Panie Łukaszu, jak pan wie, ja już ogłosiłem, mam taki zamiar, jeśli zostanę burmistrzem, chciałbym, żeby jedną z wiceburmistrzów była osoba młoda. Chciałbym, żeby współpracować z młodymi ludźmi, którzy to Zakopane spróbują podnieść pytanie, czy jest pan gotowy, gdyby trzeba było współpracować z nami, nawet proponując z waszej grupy wiceburmistrza. No proszę. I facet fuchę ma załatwioną. Bardzo, bardzo dziękuję. No nie jestem za tym, aby dzielić stołkami przed wyborami, ale bardzo dziękuję. Będziemy się zastanawiać po 16. Zakopiańska debata przyciągnęła również zagranicznych turystów. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tunsi, sائح من تونس, جئت الى زكوبانا. سمعت ان مدينتكم جميله. فأريد من منكم ينصحني بأي المكان أذهب إليه. شكرا. Kandydatom na burmistrza zadawali standardowe pytania po arabsku, francusku i angielsku. Co ciekawego można zobaczyć w naszym mieście? Gdzie można dobrze zjeść? Jaki hotel polecają? Ponieważ panowie troszkę karnacją przypominają moich sąsiadów z Kościelnej, więc pewnie pierwsze, co by mi się rzuciło, to bym powiedział Ciavalero, małe Palisera. Ale powiem, że special food z folklor kitchen jest Zakopane Hotel Sabała. Jedynym kandydatem, który bez problemu poradził sobie z odpowiedzią nawet na najdłuższe pytania, był Łukasz Filipowicz.
Możemy powiedzieć. To może, zacznę ja, jak można, nie, panie burmistrzu. Kto ma ochotę? No spotkaliśmy na ulicy taką dwóch takich dżentelmenów i trzeba im jakoś pomóc. Kto by miał ochotę? Ja strasznie I can help you, with no doubt. I can recommend basically every hotel in Zakopane when the staff is English speaking, so this is not a problem for them. Dwóch turystów to tunezyjscy dziennikarze, którzy przyjechali do Polski jako obserwatorzy wyborów samorządowych. Gościli w Zakopanem na zaproszenie Tygodnika Podhalańskiego. Na sali obecna była również pani Bożena Gąsienica-Byrcyn. Mieszkańcy mieli dla przyszłego burmistrza swoją propozycję rozwiązania konfliktu na Gubałówce. Po ustaleniu, kto będzie rządził Zakopanem, proponuję, aby państwo się spotkali razem z właścicielami nieruchomości na Gubałówce, zrobili coś w rodzaju konklawę, zamknęli się w jednym miejscu i po prostu dogadali się co do tej sprawy, aby Gubałówka funkcjonowała tak, jak funkcjonowała przez poprzednie lata. Mam upoważnienie i pomimo, że mama tutaj siedzi, duży szacunek dla pani Bożeny, a syn Kacper jest naszym kandydatem z Jedności Tarczańskiej do Rady Miasta. Mam upoważnienie Kacpra, żeby powiedzieć, że rozmowy dotyczące i umowy dotyczące otwarcia Gubałówki z tej strony są w zasadzie na końcowym etapie uzgodnień. Czy mam rację, pani Bożeno? Nie dodał pan Jan Gąsienica-Walczak, że to takie rozmowy właśnie ja przeprowadzałem od dwóch miesięcy i rzeczywiście, panie Jaśku, gratuluję, bo rzeczywiście takie uzgodnienia częściowe już są. O tym, czy trasa narciarska na Gubałówce ruszy w najbliższym czasie, jak kandydaci chcą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Zakopanem, czy powstanie w mieście Muzeum Jana Pawła II i jakie zadania stawiają sobie kandydaci na burmistrza, można dowiedzieć się z papierowego wydania Tygodnika Podhalańskiego. Ania urodziła się z olbrzymim guzem i niewykształconym odbytem. Do tego miała sepsę. Jej historię opowiedzieliśmy we wrześniowym wydaniu naszych wiadomości. Po amputacji nóżki Ania przechodzi leczenie chemią. Rodzice wierzą, że wyzdrowieje. Potrzebują jednak naszego wsparcia. Leczenie Ani jest bardzo drogie. W niedzielę w lokalach wyborczych, w miejscowościach, których nazwy pokazujemy, wolontariusze będą zbierać pieniądze na leczenie dziewczynki.